postawił nam dla obrony, który Jezus tu zostawił nam dla obrony. Ta krew Jego i ciało dobrem wielkim się stało, gdy Go godnie przyjmujemy, da łask niemało. Gdy Go godnie przyjmujemy, da łask niemało. Niech Cię uczci lud wierny, Boże, pociech niezmierny. W czasie głodu, moru, wojny bądź miłosierny. W czasie głodu, moru, wojny bądź miłosierny. Pobłogosław, gdy Ciebie prosim, Najświętszy Chlebie. Ulecz, ratuj, broni, zasil w każdej potrzebie. Ulecz, ratuj, broni, zasil w każdej potrzebie. W Ciebie wierzę, o Panie, niech to nasze wyznanie, które sercem Ci składamy, ofiarą stanie. Które sercem Ci składamy, ofiarą stanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, gdzie już za niedługo zamieni się chleb w ciało Pańskie, a wino w krew Pańską. Dzisiaj również kończymy tą tradycyjną oktawę Bożego Ciała i po mszy świętej, jako uwielbienie, jako dziękczynienie za ten dar, jaki Pan Jezus po sobie zostawił dla nas, chcemy pielgrzymować, chcemy w procesji eucharystycznej dążyć do czterech ołtarzy i wspólnie za ten dar ciała i krwi Pańskiej Panu Bogu dziękować. Podczas tej mszy świętej pragniemy modlić się w następujących intencjach. Ksiądz Norbert modli się w intencji Panu Bogu wiadomej. Ja natomiast modlę się w intencji apostolstwa Margaretek za kapłanów, za których się modlą członkowie tej wspólnoty oraz o wszelkie potrzebne łaski dla nich. Na początku uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, aby z czystym sercem przystąpić do tej najświętszej ofiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, nie Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moje wina, moje wina, moje człowieka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste,
nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże mocy ufające Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj naszego błagania i wspomagaj swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z mądrości Syracha. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do Ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a złoża okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Chorebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O Tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, ale bowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet w grobowym spoczynku jego ciało prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Pan króluje, wesel się ziemią, radujcie się liczne wyspy. Obłoki ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Przed Jego obliczem idzie ogień i dokoła pożera Jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, a ziemia drży na ten widok. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi, niech lubią się bożkami. Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy Abba Ojcze. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W pełni wiary w słowa Jezusa, naszego Pana, przedstawmy dobremu Bogu nasze pokorne prośby za chrześcijan w świecie, aby ich świadectwo życia i gorliwa modlitwa przemieniały społeczeństwa, w których żyją. Ciebie prosimy. Za kapłanów, zakonników, siostry zakonne i misjonarzy, aby ich codzienne życie było wyrazem służby Panu Bogu i człowiekowi i nigdy nie wywoływało zgorszenia. Ciebie prosimy. Za bezrobotnych i poszukujących uczciwej pracy, aby mogli znaleźć odpowiednie zatrudnienie, które poprawi ich byt doczesny. Ciebie prosimy. Za wątpiących, aby spotkali osoby, które na nowo wzbudzą w nich wiarę i ukażą pełnię miłości oblicze Ojca, który jest w niebie. Ciebie prosimy. Za apostolat Margaretka, aby Jezus wysłuchał ich modlitw zanoszonych do Niego z prośbą o kapłanów. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, zmarłych parafian, aby mogli zamieszkać w domu Ojca. Ciebie prosimy. Za nas otaczających ołtarz i za całą naszą wspólnotę parafialną, abyśmy byli ludźmi wzajemnego przebaczenia i pokoju. Ciebie prosimy. Dobry Boże, Jezus nauczył nas wołać do Ciebie Ojcze. Tobie zawierzamy prośby i pragnienia naszych serc. Błogosław swoim dzieciom i bądź uwielbionym, teraz i na wieki wieków. Wszystko Tobie oddać pragnę,
i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Wszystko Tobie oddać pragnę, od najmłodszych moich lat. Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć Pana swojego imienia, a także na pożytek Twojego świętego. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje, i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia. Wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu,
pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będziesz. Dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunio dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś
do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy. Ty naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, a w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia swego, pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie. Tobie chwała na wieki. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój i żywot wieczny
przez Jezusa, Syna Twego, Tobie chwała na wieki. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia świętą, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Już za chwilę ruszymy w procesji do czterech ołtarzy. Po tym jak zakończymy naszą procesję tutaj w kościele, odmówimy jeszcze litanie do serca Jezusowego, a już po końcowym błogosławieństwie również będzie błogosławieństwo ziół i wianków. Uklęknijmy teraz przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. O zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebe wios, wiedziesz brat. Znój srogi nęka wiernych ci, więc siłę pomoc zewnętrzni nam. Jednemu w Trójcy, Władcy, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczysty życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.
apostołów przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego chrzewa, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, Święty Bóg Syn, Święty Anioł Świętelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Bóg Syn, Święty Anioł Świętelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anioł Świętelny, zmiłuj się nad nami. Ty jesteś kapłanem na wieki, alleluja. A podobieństwo Melchizedeka, alleluja. Módlmy się. Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem, spraw, aby na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mu ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebu? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych łąków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Panie Chryste. Prośmy Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Pan dał pożywienie swoim czcicielom, alleluja. Aby uwiecznić pamięć swoich cudów, alleluja. Módlmy się. Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha miłości i w swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, których posilasz jednym chlebem niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyni. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako namówieni, tak że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im. Wtedy oczy ich się otworzyły i poznali, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali go przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Oto chleb żywy, który stąpił z nieba, alleluja. Kto go spożywa, będzie żył na wieki, alleluja. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen.
Ojca wszego prawy. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Idzie, idzie Król przemożny, idzie Pan wielce wielmożny. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Idzie światłość wieczna, idzie ku nam moc przemieszna. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. Byli grzesznik Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Byli grzesznik Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Byli grzesznik Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
zbawienia podniosę, alleluja. I wezwę imienia Pańskiego, alleluja. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie, czekam na Twe zmiłowanie. Któryś pod postacią pomódlmy się litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego. Serce Jezusa w łonie Matki i Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynią Boga. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa domie Boży i bramo niebios. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa źródło życia i świętości. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa ze żywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych start. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę mi zaduś uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebogać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tego swego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza, w sercu swoim racz nas obmyć,
do serca swojego racz nas przytulić. W tym sercu na wieki racz nas zachować. Prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje błogosławieństwo. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie wynieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi tym tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. I ten oto piękny sposób zakończyliśmy oktawę Bożego Ciała. W imieniu, myślę, że całej parafii, przede wszystkim tutaj nas księży, dziękuję wszystkim tym, którzy się angażowali przez cały ten tydzień, żeby te procesje eucharystyczne, mimo panujących warunków, tak sprawnie i pięknie przebiegały. Żeby każdy z nas mógł właśnie podczas tych procesji czerpać z tego źródła, jakim jest Jezus Chrystus. Dziękuję dzisiaj wszystkim tym, którzy przygotowali 4 ołtarze, żebyśmy mogli właśnie do nich iść z Panem Jezusem. Dziękuję też również 2 dziewczynkom, które się znalazły dzisiaj. Jeszcze sypały kwiatkami i urozmaiciły właśnie
uroczystą procesję Bożego Ciała. Za chwilę pobłogosławię wszystkie wianki i ziela, które przynieśliśmy do tej świątyni. Z wiadomych względów będzie tylko błogosławieństwo słowem. Także proszę nie czekać na to, aż ksiądz przejdzie i pokropi wodą święconą. Kończąc uroczyste obchody ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przez udział w ofierze mszy świętej, w nieszporach i procesjach, wyznawaliśmy wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa, Syna Bożego i Człowieka, pod postaciami chleba i wina. Chleb i wino są cząstką tego materialnego świata, tej ziemi. Bóg stworzył ją dla człowieka. On zaś czyni ją sobie poddaną poprzez pracę. Przynosimy dzisiaj na zakończenie tygodnia naszej czci dla Eucharystii wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych i prosimy Boga, aby swoją wszechmocną opieką otaczał nasze pola, łąki i lasy, strzegł ich przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydawać obfite owoce dla naszego dobra. Panie Boże Wszechświata, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboże, na pożywienie ludziom i zwierzętom. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca dla pól, sadów, ogrodów, łąk, pastwisk i lasów, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione ku Twojej czci pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wszędzie wzrastały, radowały oczy, przynosiły obfity owoc i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierzętom. Spraw także, abyśmy trwając w Chrystusie, jak gałązki w innym krzewie i umocnieni Jego miłością w Eucharystii, mogli przynosić owoce dobrych czynów ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze raz wszystkim serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za udział właśnie w obchodach oktawy Bożego Ciała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki wiek, kochany. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierzano. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Czy toń spokojna, czy szumią fale, gdy Ty Twe dzieci swej opiece masz. Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze.